Na pytanie, z czym kojarzy ci się Syberia, większość ludzi na świecie odpowiedziałaby jednoznacznie – z ogromną, mroźną krainą geograficzną na terytorium Rosji. Gdyby jednak zadać to samo pytanie graczom, na pewno bardzo wielu z nich odpowiedziałoby – przygody Kate Walker, amerykańskiej prawniczko-dziennikarko-detektyw, którą sprawę zawodowe zawiodły pociągiem transsyberyjskim aż na mroźne tereny północnej Azji. To było jednak bardzo dawno i mało kto jeszcze o pani Walker pamięta. Do teraz. Za sprawą Benoît Sokala i studia Mike Royce, Kate Walker wraca do świata żywych i rozpoczyna nową, interesującą przygodę. Nie ma sensu zdradzać zbyt wielu szczegółów fabuły, gdyż to na jej poznawaniu w głównej mierze opiera się gra. Króciutki zarys przedstawia się następująco. Nieprzytomna, walcząca o życie Kate Walker zostaje znaleziona przez plemię Yukoli, które zgodnie z wieloletnią tradycją migruje wraz z kluczowymi dla ich przetrwania strusiami. Ich opieka pozwala utrzymać bohaterkę przy życiu na tyle długo, że ostatecznie trafiła do bardzo dziwnego szpitala. Sytuacja się rozwija, gdy z jednej strony chcemy wesprzeć rdzenne plemię w ich walce o wolność i tradycje, z drugiej zmagamy się z rosyjskimi żołnierzami, a na domiar złego śladami pani Walker podąża tajemniczy detektyw. Fabuła jest naprawdę ciekawa. To pewnie jest Walsenbor, miasto, o którym mówił mi Kirk. Trzon rozgrywki nie uległ większym zmianom. W dalszym ciągu głównym elementem zabawy jest eksploracja i poznawanie dziwnego, interesującego świata oraz rozwiązywanie różnego rodzaju zagadek. Okej, zobaczmy, czy dam radę naprawić ten mechanizm. Na początku gry są one raczej proste i umożliwiają zaznajomienie się z mechaniką. Więcej rzeczy wykonuje się padem tudzież myszką manualnie, jak choćby odkręcanie śrubek ruchem okrężnym gałki analogowej. Wraz z postępem zadania są coraz trudniejsze, ale wciąż logiczne i satysfakcjonujące. Nieco nieintuicyjnie bywa czasami wskazywanie odpowiednich obiektów przy pomocy kontrolera, ale da się to jakoś przełknąć. Mniej cierpliwym na PC pozostaje myszka. Halo? A panienka to kim jest? Baranur? Co to takiego? To miasto. Przeklęta zapadła dziura. Co masz na myśli, Anton? Wszystko już ci powiedział, Kate. Kate Walker. Po co grzebać w przeszłości? Największą zmianą w stosunku do poprzednich części jest przeniesienie świata gry w trójwymiar, co wyszło niejednoznacznie. Z jednej strony znaleźć można tu świetne projekty artystyczne postaci, obiektów i lokacji, które dzięki nowej technologii możemy podziwiać z różnych perspektyw. Z drugiej strony nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że technologicznie można było wykonać to lepiej. Rozumiem nieco komiksowy styl graficzny, ale niestety bardzo widoczny jest tutaj silnik Unity ze wszystkimi jego wadami. Animacje nie są najlepsze, czasy wczytywania dość długie, a pomniejszych błędów jest w chwili premiery całkiem sporo. Wydaje mi się, że budżet na produkcję był zbyt niski, aby stworzyć piękne zarówno artystycznie, jak i technologicznie oraz pozbawione błędów środowisko 3D. Również kwestia optymalizacji nie wypada bezbłędnie. Na dość mocnej specyfikacji Intel Core i5-3570K, GTX 970, 12 GB RAMu, gra potrafi niemiłosiernie zwolnić podczas zwiedzania dużych, przepełnionych detalami lokacji. Dziwne. Audio to już jednak inna bajka. Od bardzo dawna muzyka w grze nie spodobała mi się tak bardzo jak ta z Syberii 3.
Przepiękne, melodyjne, harmonijne utwory tworzą niepowtarzalny, nieco baśniowy klimat intrygującej powieści. Pojawiające się gdzieniegdzie churalne śpiewy wywoływały na mojej skórze autentyczne ciarki. Majstersztyk. Tworzące im odgłosy otaczającego świata znakomicie wpisują się w klimat całości. Równie dobrze jest z grą aktorską w postaci wersji językowej. Anna Dereszowska w głównej roli spisała się naprawdę znakomicie, a i reszta aktorów odpowiednio wpisała się w odbiór dziwacznego świata. Więc to jest to słynne, niezamarzające jezioro. Stać! Nie wolno iść dalej! A dlaczego nie? Czy ostatecznie warto w nową część Syberyjskich Przygód zagrać? Zdecydowanie tak. Ten duży statek to kryształ. Od lat niszczę je tam w doku. Wystarczy lekko przymknąć oko na pewne problemy techniczne, aby w pełni cieszyć się niepowtarzalną atmosferą i bardzo ciekawą fabułą. Gra w dniu premiery kosztuje około 120 zł, co w dzisiejszych czasach nie jest kwotą wygórowaną, ale jeśli w chwili obecnej macie w co grać, nie spieszcie się i poczekajcie na pierwsze przeceny lub premierowe patche. Pominąć całkowicie przygody Kate Walker w odsłonie trzeciej po prostu fanom przygodówek nie wypada.